Siemano, witam w Chill Wagon. Słuchajcie, to co mam na sobie to jest chest bag, jest to drugi drop. W tym chest bagu ukryta jest płyta, druga płyta Chill Wagonu. Wszystko jest limitowane ściśle. Dokładnie płyta znajduje się w tym czymś, co możecie nazwać tak jak chcecie. Dodatkowo są rzepy, które możecie sobie odlepiać i modyfikować to jak tylko chcecie. Mało tego, w ogóle całą płytę możecie zostawić w chacie, a używać tylko chesta, którego sobie tutaj tuningujecie rzepami. I tak to wygląda. Jest to drugi drop Chill Wagonu. Więcej informacji wkrótce. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Hej! Składam ziarnko do ziarnka. Składam ziarnko do ziarnka. Składam ziarnko do sianka. To prawdziwy ninja i jego pomagier. To siema, prawdziwy. Ja przyszedłem tylko bagaż nadać, bo ja jutro lecę, nie? Pana, no i co, lecimy czy nie lecimy, no? Lecimy. Niestety, ale wojebanko.pl będzie za chwilę. Nienawidzę maseczek. Każdy okularnik nienawidzi maseczki, kurwa. Maseczki to gówno. Pokaż dlaczego. Nikt nie pomyślał o ludziach okularnych, dlatego. Idę jak przez mgłę, kurwa. Oprócz tego jest mgła, więc idę na podwójnie mgłę. No słuchajcie, kochani, już tu nasi koledzy się smażą w Grecji, ale my ekipą tutaj z Żabą, z Burzem, z Przemem, ze mną i z Kabim walczymy, walczymy. Czuję się jak zombie, kurwa, nie wiem. Nie spałem dwa dni. Lipa. Ciężkie życie po prostu w trasie. W ciągu i podróży. Nie dziwię się. Ciro. O kurwa, ale przełknąłem, prawie się zadławiłem, tak? Że people are dead inside. Że prawie już naprawdę byłem blisko szpitala. Tyku, jestem zmęczony, chcę do samolotu siku. Kiedyś nie byliśmy w Grecji, a teraz jesteśmy. Słuchajcie, znaleźliśmy się gdzieś w greckiej kurde czeluści, nie wiemy gdzie jesteśmy, Żaba prowadzi. Żaba! Ale zajebiście. Tam kogoś słychać. Ale to jest tu, fajne. Trullo. Jebać kapusi. Zobaczcie, tutaj jest drzewo, uważaj, to jest drzewo tutaj i na nim rośnie opuncja. I jak ona jest taka już czerwona, no, to normalnie można to szamać, nie? Co ty gadasz? Tylko nie dotykaj tego, bo ja to zrobiłem 3 dni temu i myślałem, że tylko te włoski tutaj są takie duże i tylko one kują. No. A to jest w całych takich malutkich, takich milimetrowych włoskach. Ja to wziąłem do ręki, człowieku, i całe obie ręce mi w tym oblazły, że nawet nie mogłem wyjąć jednego z drugiej, bo jak tylko ruszałem, to byłem cały obkuj. Musiałem, kurwa, wejść do jacuzzi, żeby mi wyszły, kurwa, igły, człowieku. I dalej to czuję. Ja teraz przetłumaczę to. Ukuł się kaktusem. Wjazd. Ale ładne, jak jest dobre. O, bardzo dobre, to chcę spróbować, mm-hmm, takiego pysznego. Skosztuj najbardziej gazowanej wody w życiu. Po tej cytrynie od razu. Soda. Czy ona jest bardziej gazowana niż... Soda water w Tajlandii. Niż... nie. Ryba? Jakbym miał kaca, to bym to wpierdalał. Ryba. Mówisz mi, dlaczego kurwa nieraz ludzie zwracają na mnie uwagę, czy ja jestem jakiś kurwa inny? Mordzia, no jakbym zobaczył takiego kurwa świrka. Może jest gorąco, idącego. Ja nie mogę. Poza tym panią się podoba. Panie się patrzą tak, jakby mi się podobało. Więc jakby widzisz, no co mogę powiedzieć, przyjebało się trochę, ale tutaj Kizo coś kurwa podjedzie jakieś kurwa... To jest kurwa, słuchajcie, podjedzie jakieś ćwiczyć, odżywki. Nie możecie wpierdalać żadnego gówna, tylko zobaczcie, to jest natura. To kurwa, tu nie ma żadnej odżywki, tu nie ma nic. Ale dopiero jest... zobaczysz, jak spompuje. Dobra, tędy. Rybki pie... Tomek jest głównym wygranym tegorocznej edycji Chill Wagon Challenge. Jest z nami właśnie to na krecie. I zaczynamy... Opadło wszystko. Opadło. Przypierdolimy go. 3 tygodnie bez treningu. Jutro przypierdolimy, pa. Ale kurwa, będę taki jak ty. Przypierdolimy go. Przyjechaliśmy tu trenować, bo jesteśmy na wyjeździe sportowym, sportowe zakapiory, trening zrobiony, dzień zaliczony. To jest właśnie jedyny polski jednorożec. O Boże, zrobił to! Ustrzeliłeś kola, mordzia, ja strzeliłem 7. No i w takiej sytuacji wcale nie jest 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. Ciągle tak tu jest, ciągle 1-1.
rozumieli. Czy szeroko otwarte mam jak chłopaki z Korei. Czekaj, ja... Chcę mieć na końcu chusiana, choć nie da, widzę forsy. Dzięki niej czuję się lepszy i przez nią czuję gorszy. Mówią, że minęli ZH, znaczy z prawdą przeminęli. Idziemy tajemnym przejściem. Witam serdecznie w Chill Wagon. Kochani, idziemy teraz na spacer. Idziemy do ogrodu oliwnego. Będziemy teraz patrzeć, jak oliwki rosną i jak rosną granaty. I jak rosną... Małe, chore, kurwa, pierdolnięte, chore psychicznie dzieci. Bagno! Bagno! Ja pamiętam pierwszy. Bagno! Dobra, stop wycieczko! Żaba musi przebrać butę! Żabka! Ale spokojnie, ci kurwa! No nie, Borygo mówi, że odjebał chuj! Fajnie! Żabka! Jestem, nie dotknąłem chyba. Idę gajem oliwnym. Właśnie taki. Ja! Niech tu ktoś po mnie przyjdzie. Szata Tomka musi przylecieć. Lektyka, kurwa, i jedziemy. Trzeba zobaczyć, czy masz telefon jakiegoś. Ja idę dalej. Nie, no idziemy, To już niedaleko zostało. Tam. Czemu nie masz? Aha, dobra, to większa zrywka. Dobra, jedyna nadzieja jest taka, że tam będzie jakaś taksówka. Zielonino. Nie będzie tam taksówka. Bo inaczej Borygo tam... Ja tam położy się. Kurwa, to one działa, pokażę wam, jak się kaszle. A na koncercie Młoda tak zajara mój trakcie, że się nie obejrzałem, a już byliśmy w trakcie. Ty najebana prądem, jakby złapała atrakcję, choć jesteś bardzo ładna, to pojebana także, to koniec. Słuchajcie, wybraliśmy się na wyprawę, szukamy drzewa marihuany. Jesteśmy już kilka metrów od niego, ale za chwilę będzie, ja wam go za chwilę pokażę. To naprawdę było bardzo ciężkie, żeby tu dotrzeć. Oto ono. Kurwa, ale topki. O, marihuana. To nie są topki, to są... Topy. Bobki. Ja pierdolę, to jest mocny film. Naprawdę jest mocny. Dobra, słuchajcie. Idziemy po prostu na żywioł, idziemy do militarki teraz na 2 tygodnie, żeby przybrać na masie. Obóz przygotowawczy, wrócimy silniejsi. Jutro rano tu przyjdę z... Bo jest ciemno, ja ci powiem, tu zachodzi słońce za 40 minut. O tak. Hashtag wrócimy silniejsi. Obóz przygotowawczy. Znaczy, dobra, no, idziemy, to już jakby zrobiliśmy. No. Jest jakaś inna droga ciekawsza, czy... Szkoduje, ale... Ej, moglibyśmy tam ogólnie pójść. Fatalnie byłoby wracać tą samą drogą. Droga nas poprowadzi po prostu... Takim czymś może równiejszym. No. Tą samochodową, on ma rację, no. Dojdziemy. Dojdziesz tutaj do tej. To jest chyba tak. Tędy. Tak. No. Wrócimy do domu inną drogą, po prostu mamy iść tą samą. Oglądałeś ten serial Zagubieni? Lost Zagubieni. Tak. To my jesteśmy zagubieni. Pupi! O, nie taki pupi. Burek się w... Nie taki głupi, kurwa. A to kto robi? Kto robi to? Pokażę wam, kurwa, mocny filmik. Mogę wam pokazać go wcześniej, jak staliśmy. Bez kity, zapomniałem o tym, kurwa. Mam taki mocny filmik. Kojarzycie teraz ten nowy trend TikTokowy, w którym dziewczynki piszą do popularnych osób, że hey, I just met you and this is crazy, here's my number, so call me maybe. I wysyłają numery. A nie znam tego, ale i dobra. Dużo dziewczyn mi wysłało to i była taka jedna najlepsza. Naprawdę fajna. Wszedłem na jej profil, a tu pierwsze zdjęcie z typem. No i kurwa, zadzwoniliśmy z Olszą do niej. I no, ale to już wam daje naprawdę swój numer, tak? Prawdziwy numer, tak, patrzcie, prawdziwy to. Numer swój. Co ty gadasz? Słuchajcie, jest trend TikTokowy. Kto wie, ten wie, hey, I just met you and this is crazy, but here's my number. So call me maybe. Podała swój numer, a ma zdjęcie z chłopakiem. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, dzwonię do ciebie, ponieważ podałaś mi swój numer na Instagramie. Okej. Ja rozumiem, że to trend ogólnie, ale przecież masz chłopaka, to po co? Co on? Zadowolony byłby z tego? Pojebało cię trochę? No. Oj, teraz ona ma mój numer, nie przemyślałem. No i chuj. Ja, mocny materiał. Co? Jakieś takie przez syreny jakby, ktoś mówił. No bo tu jest Marina. On błaga nas, żebyśmy stąd poszli. Błagam. Ten, no ten. Nie, rozjebany.
Pomóżcie mi to tak, żebym... Poczekaj, wytrzymaj te granaty. Czekaj, bo ja mam kamerę to... Czekaj. Dawaj łapę. Wiesz? Dawaj. Czy ruch? Jeden. Nie kantem, tylko całością po prostu. Tomek, ty... O, i koniec. Dwa drugiego otwieramy. I zobacz, on będzie miał w środku takie czarne coś. O no. No, ja. I teraz? No dobra. Też ma to! Masakra! Pokaż do kamery. To pokaż do vloga, bo no to jest warte pokazane. Teraz próbuj. Tak. Serio wszystkie przejrzałem? Zaraz zobaczymy, że takie nazbierał, no. Też te. Masakra, masakra, nie polecam w ogóle. Masakracja. Co podają na tych drzewach, to jest w ogóle przejrzałość. Ale czemu? Ja już zjadłem zajebistego. Też no. Był jeden dobry. Dobry. No słuchaj, możemy urwić tego zielonego. Czyli one nie mogą być takie mega czerwone. Próbuj. Uważ, dawaj za tego najgorszego jakiegoś. Dobry. Dobry. Mhm. Mark, supermarkety nas zmienią. Ale pysznie to wygląda, kurwa. Ja zawsze sobie na miseczkę tego granatu sobie wsypuję, wszystko to wydobuję łyżeczką i wpierdalam do miski, dopiero potem jem. Ale teraz a z cukrem? Czy to tak. Nie, bez cukru. Kurwa, w owocach jest fruktoza, mordo. To jest jeszcze gorsza niż glukoza. Fruktoza jest gorsza? Tak. Oczywiście, jest czerwone, to zgniłe. Jest gorsza. A te są, kurde, soczyste. Tak. A co na to oddechu brakło? Ale teraz jest ciepło już. Zimna woda. Nie jest tak źle, mordo. Ale chyba najlepiej jest, jak właśnie teraz wyjdziesz i potem potem wskoczysz ponownie, nie? Ale też tam na dnie. Jest zimno. Myśleliście, że Kizę jest najtwardszy w chillwagonie. On się boi zimnej wody, jak kot. On zakuzy się podgrzewa do 50. Dokładnie. A my tu... Kurwa, ja tu jeszcze kostki lodu zaraz dorzucę, człowieku. No za gorąco dla mnie. On? Mój. Pokazać ci sztuczkę tę? Pokazać ci sztuczkę iluzjonerską? Jaką? Iluzjonerską? Jak rozjemiesz, to... Nie, a masz kod ogólnie do telefonu? Kod mam. A zakładasz, że go odblokuję? No. To dawaj. Dobra. Weź kalkulator. Ale tak, żebym nie widział. Weź kalkulator. Nie, bo to... No, dawaj, ja dawaj. Znam go. O kurwa, znasz tego nie znam. Znam. Dobra, kręć to, kręć to. No dawaj. Wpisz swój kod, kurwa, w kalkulatorze. Nie pamiętam. No, wpisz swój kod. Czekaj, muszę sobie... Dobra, już mam. O kurwa, wracamy do Hiszpanii. A zablokuję ekran teraz. Ale czekaj, bo jeszcze nie... A, no dobra, wpisuję ekran. Nie no, możesz podać mi kod, co ci szkoli. Wpisz kalkulatorze i zablokuję ekran. Ja tutaj jakby jestem legit checkerem. Powiem to. Wpisał kod, tak? Jakiś. A, okej. Kurwa. Lubię go, obsługuje tak profesor, jak profesorek taki. Jak ma Ester, tak, kurwa. Finezja w obsługiwaniu go telefonu. O kurwa. Dobrze, przez chwilę to wpisałem. No wiem. A jak go no ale był zablokowany telefon. Normalnie.